tamtym raporcie sprzed 5 lat pisano, że jakość posiłków budzi zastrzeżenia. No nie chcę powiedzieć, co oczywiste, ale to trwa. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne niezadowalające, no z całą pewnością trwa, skoro 70% hospitalizowanych wychodzi niedożywionych i w złym stanie. Nic, niegospodarność, brak nadzoru. Przepraszam, te 70% niedożywionych, bo to aż czyje to badanie? Bo to... Już mówię, pani profesor. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozaelitowego i Doelitowego. Mam też informację, jeśli na początku tego roku, 2015, stawka żywieniowa w jednym ze szpitali to 11,60 zł, no powiedzmy i tak na bogato, prawda, wydawałoby się, gdyby nie to, że tak zwany wsad do kotła, czyli to, co idzie na talerz, to już tylko 4 zł 97 groszy. Reszta idzie na wszystko inne. Wynagrodzenia, transport, nie wiem, przygotowania, koszty obsługi.